Witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. I tak, generalnie między odcinkami zmieniła się jedna rzecz, czyli postawiłem im tutaj tylko klinikę i ten stację elektryczną. Dlaczego stację elektryczną? W ogóle to jest podstawa, którą podstawiłem od razu, przecież na koniec odcinka, znaczy po odcinku, bo się tak skapnąłem po 5, 6 minutach, tak patrzę, mówię, coś tu nie działa. Dlaczego to ciepło nie leci? Nie, tutaj przecież powinno ciepło nabierać do 90. Okazało się, że nie podłączyłem tutaj prądu dla ciepłowni, jakby ta, nazwijmy w cudzysłowie, pompa ciepła nie miała czego pompować, więc albo bardziej jak pompować, i dlatego po prostu no, nie działała, najprościej mówiąc. No i klinikę tutaj dostawiłem, dlatego że okazało się, że część osób stąd. O, widać? Widać. Nie ma dostępu do lekarza, przez co no jest malutki problemik i ludzie się nie mogą leczyć. Dlatego postanowiłem, że postawię tutaj drugą klinikę i dzięki temu będzie ona mogła sobie już troszeczkę działać lepiej. A zarazem mamy tutaj karetki, dzięki czemu no będą mogły te karetki gdzieś tam dojechać dalej. Jeszcze tutaj chyba klinika będzie mi brakować, tak? Chyba tak, ale to na spokojnie dołożymy za chwilę. Tym bardziej, że jeszcze tego nie uruchamiamy jakoś tak, wiecie, bardziej. Więc okej. Teraz tak, chciałbym się skupić na tym, żeby... nic tutaj się nie uda dzisiaj chyba. Chciałbym się skupić na tym, że... Tutaj... a nawet wwieźli całość, widzę. Toście mnie zaskoczyli. Wiecie co, ja bym zrobił jeszcze inaczej. Niech tutaj idzie 13%, a tu... 85, czyli no tu 15 w zasadzie pójdzie. Żeby tutaj więcej poszło, bo widzę, że oni się tutaj na spokojnie wyrabiają. A zrobimy 10. Tak, czyli 72, a 8 tu. Dlatego, że oni się widzę, że na spokojnie, naprawdę na spokojnie wyrabiają, a ich tu masa przyjeżdża. Niech wydobywają więcej węgla, aniżeli no. I widzę, że tu jest chyba przez tą wodę dalej brak tej wody, taka mała produkcja, wydobycie. Więc trzeba by zacząć coś z tym robić. W ogóle tutaj miałem, właśnie a propos tej kliniki, bo miałem ponad 200 osób z brakiem dostępu do lekarza, dlatego właśnie ją postawiłem między innymi. I właśnie, jeden komentarz jeszcze chciałem odpowiedzieć, konkretnie powiedzieć jedną rzecz. Wiem, że przerąbałem masę pieniędzy na tą część miasta. Wiem, że to więzienie jest niepotrzebne, że to jest, te akademiki są niepotrzebne, bo są bardzo przyszłościowe, ale wychodzę z założenia, że jeżeli mam coś robić, to zrobię to raz, a porządnie, i będzie to miało efekt na lata, nie na rok, nie na lato, tylko na lata, i wtedy, że tak powiem, nie będę musiał się martwić co chwilę, że chociażby, nie wiem, no uciekło mi to słowo, kurczę. A i właśnie kościół jeszcze trzeba im sfinansować, bo największy problem jest z tym, że oni nie mogą chodzić do kościoła. O, 71 nie poszło do kościoła, o, 52 nie poszło do kościoła i tak dalej, i tak dalej. I no, poza tym problemów generalnie nie ma. Więc widzę, że tutaj ewentualnie jeszcze gdzieś w tym miejscu wleci drugi kościół. Przedszkole chciałem zobaczyć. Ono się jeszcze nie zapełnia tutaj. Ono się później zapełni, trzeba by się wymienić. Albo drugie dostawić. Bo tak, tutaj już mamy full przedszkole. Ludzie nie pracują, bo brakuje miejsca w przedszkolu. Dlatego trzeba kolejne przedszkole dostawić. No i właśnie. Przedszkola. Znowu medium taki, coś nie taki, a taki może, taki podłużny, wiecie o co chodzi. No, czekajcie, tutaj był gdzieś taki. Medium kindergarten to był, dobra, czyli w średnich trzeba szukać, czyli to był ten. No, ale już w ten sposób, kurczę, nie ma problemu. Dobra, wstawiamy je tak. Cyk, ścieżeczka, cyk.
Za rubelki. Ile przedszkole kosztuje? 12 tysięcy. Ok, możemy je postawić od razu. Zaraz będziemy zaciągać jeszcze pożyczkę chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak tutaj? No, trochę szybciej idzie, bo tutaj więcej osób poszło. Mam bardzo duży dylemat w tym momencie. Czy ja chcę stawiać te pompy, czy nie chcę? Właśnie, jedna rzecz chcę zobaczyć. Pompy chociaż można stawiać pod tymi kablami. Nie, no, nawet pomp nie można postawić. Znaczy, mam jeden pomysł, jak to rozwiązać, aczkolwiek wtedy mniej prądu będę mógł przesyłać. Chociaż największy prąd to idzie w te dwa miejsca w tym momencie. I on będzie szedł w te dwa miejsca w dużych ilościach. Jak jest pozbawiony wody pitnej. Fajnie. Fajnie. Dobra, to jeden z tych pojazdów sprzedamy, żeby mogła beczka wjeżdżać bezproblemowo. Widzę, że tu jest problem. A jak się ścieki wypełnią, to już w ogóle będzie problem jak... Nie wiem co. Ponad 3 MW produkcji mamy w tym momencie, zużycia. Trzeba by zacząć myśleć coś w kierunku rozwoju naszego. Ukierunkowanego właśnie w kierunku elektrowni. Tylko tą drugą elektrownię chciałbym postawić jednak własnymi siłami. Znaczy wiadomo, którą elektrownię ja mówię, nie? Chyba, mam nadzieję przynajmniej. Konkretnie tą. No, wymaga czego? Masę betonu, masę stali, masę desek, części cegieł, żwiru, części i przede wszystkim roboczo dni. Coś się w niej zmieniło? Maksymalna liczba pracowników 125. Chyba się coś zmieniło, mi się wydaje. Wydaje mi się, że modyfikacja była chyba zupdate'owana, bo ona miała 80 i 20, a ma 100 i 25. No okej, okay, chyba że tutaj tak pisze, a w rzeczywistości będzie tego znacznie mniej. Ale okej, okay, no i tak 20 tysięcy, nie? Chyba że są jakieś elektrownie, na przykład, nie wiem, inne jeszcze? Że Tesla reaktor. Taki malutki, ale to tak, wiecie, to produkuje tak tyle o ile tego prądu. To się nie nadaje na żadne większe takie aglomeracje czy coś. Double Twin Power Plant. To nie. To jest w ogóle fajne. Jeżeli na przykład, nie wiem, nie macie gdzie wysłać już ludzi do pracy, a brakuje wam właśnie miejsc tego, to macie tutaj Energy Management Office. I to generalnie niby produkuje prąd, ale to wymaga 130 ludzi i jakby no, wiecie. I patrzcie, mamy jeszcze taką. No tutaj jest akurat nierówno, o tutaj jest tak równiej. Ona jest chyba zbugowana, mi się wydaje. Niby, że część budynku musi być w wodzie, ale nie chce się w wodzie zbudować. Coś tam i coś tam, jakieś problemy dziwne. Może tu jest kawałek takiego miejsca? Nie, nie wiem, nie będę wnikał. Z taką węglówkę mam drugą, ewentualnie, która jest chyba troszeczkę tylko słabsza, tak, od tej. Ta to już jest w ogóle połowa tej. A ja chcę no tą na 10 tysięcy MWh, także. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie są w ogóle moje? A, tu są. Już się zgubiłem. Tak. I jeszcze się dobrze wszystko nie zaczęło, już się zgubiłem. Gdzie co ja mam? A pamiętajcie, że jeszcze tak wiele rzeczy tu nie mam.
To jest wszystkim najlepsze. Tak, studentów w Aulii mamy sporo. Tutaj już w ogóle studenci się nawet sprowadzają. To jest w tym wszystkim piękne. Więc no już tutaj zaczynają, że tak powiem, studiować. Nawet widziałem, że kilku już na dobrą sprawę ukończyło te studia, więc można powiedzieć, że no. W ogóle mnie zastanawia na rzecz, młodzież nie mogąca się uczyć, uniwersytet. Czy chodzi o to, że oni tylko i wyłącznie, jeżeli zdobędą 21 plus, to mogą tutaj przyjść? Tak? Dobrze ja to rozumiem? Że jakby dopóki nie skończą 21 lat, to nie mogą przyjść na ten uniwerek? Chyba to dobrze rozumiem, prawda? No, jakby cóż. Potem będziemy mieć 21 plus uczący, studiujący. O tak, tutaj, nie? Bo te 46 osób to są akademiki właśnie. Dlatego, no. No będzie to działać trochę inaczej niż wtedy, bo no, będziemy mieć później tych ludzi, ale... A część może się w ogóle zdecydować, że nie przyjdzie na studia, tylko po prostu do pracy chce iść, nie? Też tak może być. Dobra, teraz tak. Chciałem dać trzeci pociąg, ale widzę, że to się wyrabia aż nad to. Dlatego nie ma to najmniejszego sensu chyba. Jeszcze, że ja bym tymczasowo usunął tą hydrofornię tutaj i zobaczył, czy jakbym bezpośrednio do elektrowni, znaczy do elektrowni, do miejsca, w którym jakby potrzebują tej wody, gdzie produkują węgiel, zaczęli wysyłać wodę, to czy tu się by to ogarnęło, nie? Bo jakby jest problem, bo tutaj jakby no, to wygląda tak, jakby tej wody nie było, nie? To jest problem moim zdaniem. Dobra, czyli tak, tutaj jest ok. Tutaj jest ok. Ten komisariat nie sięgnie wszystkiego, nie? Tak jak mówiłem, nie. Czyli tutaj jakieś tam pojedyncze. O! Jedno zgłoszenie naruszone prawa, które nie było rozpoznane. Czyli tak, druga strona miasta się szykuje w tym momencie. Powolutku oczywiście. Jakieś tam, wiecie, pojedyncze rzeczy zaczniemy stawiać, typu komisariat. Komisariat musi być, to jest, wiecie, coś, co nawet nie ma, że nie. Nawet jakby bardzo bolało, to trzeba go postawić. Z racji na to, że tutaj będzie duża aglomeracja, postawimy taki komisariat, który ma 40 pracowników i 8 radiowozów przede wszystkim. Postawimy go tutaj. Proszę bardzo, ile on kosztuje? 35 tysięcy. To jeszcze chwilę poczekamy. Ale najpierw jakieś chodniczki, nie chodniczki, te sprawy, nie? Ok. Dobra. Dajemy to zdrowie, bo ona i tak będzie bardzo potrzebna. 30 parę tysięcy potrzebujemy na niego. Ok. W takim razie spoko. Jak tam nie pracując? Opieka nad dziećmi. Czyli tak, tutaj się to rozbiło trochę. Część poszła tutaj, dzieciaków, część jest tu. Ale widzę, że i tak jest spora nadwyżka. Nie było ubrania, brakuje ubrania. Tak, to jest najprostsza sprawa, jak można to sprawdzić. Czy czegoś im brakuje jeszcze. Tutaj chyba jest problem też z przedszkolem. To będzie większy problem, bo tutaj nie mam za bardzo gdzie go postawić. Właśnie. Nie mam gdzie go tutaj postawić. O, tutaj je postawimy. Tylko tu już postawimy takie większe. To medium może.
Tako. Dobra, najpierw stawiam przedszkole, komenda tam poczeka. Przedszkole jednak tutaj jest moim zdaniem ważniejsze, żeby ludzie mieli jak pracować. Gdzieś tam z powodu braku miejsc pracy ludzie nie pracują. Widzę, że ten przystanek jest pusty, co mnie naprawdę bardzo mocno cieszy. A oni tylko przechodzą przez niego niektórzy. No dobra. Też w porządku. tysięcy rubli. Czyli musiałby jakiś pociąg jechać, sprzedać cały ładunek węgla. O, właśnie ten widzę, że się sprzedaje. I zaraz będziemy mogli to zbudować. W najbliższych odcinkach, jak tylko uruchomimy, że tak powiem, na większą skalę tą kopalnię węgla, chciałbym. No właśnie, co bym chciał? Uruchomić co? A właśnie, ktoś się przyczepił jeszcze jedną rzecz. Że buduje miasto na jednym poziomie, wszystko. Ok, tutaj jest, widzicie, zaraz podskok w górę. I tutaj jest wydobycie będzie żwiru, znaczy no kamienia. Tutaj gdzieś zbudujemy żwirownię, żeby, nie wiem, to było jakoś tak do tej drogi głównej podłączone. Tu będzie oczywiście wyrównane, tak, ale tutaj to będzie na wysokości zrobione. Także spokojnie, nie wszystko będzie na jednym poziomie. Naprawdę. Chill. Zobaczycie jeszcze. 87% zdrowia, 95% zwolnienia. Jak produktywność nam stoi? 99%, trochę spadła. Właśnie, mamy 7 ucieczek, ale tylko 7, to jest tym wszystkim najlepsze. I to te 7 powstało w momencie, kiedy myśmy tutaj się z tym budowali i miałem malutki problem gdzieś tam po drodze. Także to jest do ogarnięcia na spokojnie. Dobra, z tym kościołem to się uspokoi za chwilę, przynajmniej teoretycznie powinno. I nie powinno być też problemu, więc tutaj wszyscy powinni być zadowoleni za chwileczkę. tysięcy 707. Dobra, buduj. W takim razie. Tak, ty jeszcze 10 tysięcy przyniesiesz, także spokojnie. A tutaj widzę, że już drugi transport będzie zaraz szedł, więc nie powinniśmy mieć problemów finansowych. Tak, w ogóle ktoś chciał, żebym wycinał takie rzeczy, elementy, jak mam takie rozkminki. Ale uwierzcie mi, takie rozkminki są naprawdę fajne, moim zdaniem. Fajnie oddają taką rzeczywistość odnośnie tego, jak się ogarniać. Że tak powiem, z tym wszystkim, więc nie ma większych problemów, nie? Przynajmniej ja tak uważam. Zresztą niektórzy pisali właśnie w komentarzach, właśnie pod komentarzami tymi drugich, że to jest fajne, jak są takie rozkminki. Oni w sumie to lubią je oglądać. Dlatego te rozkminki będę zostawiał. Dobra, dajmy wam na razie jeden radiowóz, bo nie stać mi na więcej. Albo ze dwa macie. Żebyście mogli już, że tak powiem, działać powoli. Potem wam dokupię do 8, jak mnie tylko będzie stać. Czy w sumie od razu możemy to zrobić? Tylko tak wiecie, że mieć zapas pieniędzy, nie? Dobra, 5000 rubli mi zostanie chyba teraz, tylko jak ten się rozładuje, tak? Dlatego już więcej nie kupujemy. 87%, 96% zadowolenia. Dobra, chodzi o to oczywiście, żeby oni już załatwiali te sprawy, które są tutaj dookoła. Tylko tak, zmniejszymy wam możliwości wasze na razie, tak do 6. Bo tutaj mi zaraz wykładowcy nie będą przychodzić do pracy, tylko będą chodzić tutaj. A i tutaj lekarze nie będą przychodzić. A tutaj to już nawet nie mówię, bo mi nie przychodzą lekarze żadni. Co jest lekką paranoją, no ale. Pominę ten fakt. Kurczę, no i patrzcie, tamta klinika byłaby dobra, jakby stała dosłownie kawałeczek bliżej. By to wszystkich załapała. Kurde, no. Patrzcie. Co za zrzędliwość losu. Chyba, że tą zburzymy i postawimy ją po prostu bliżej. Tak, trzeba będzie chyba zrobić. Tak mi się wydaje. Bo inaczej to my nie pociągniemy. Wow, nawet sporo tych ludzi tu się uczy. Znaczy wiecie, tutaj zakładam, że w tych blokach będzie więcej osób, które będą miały wyższe wykształcenie niż w tych. W tych będą takie osoby, które
Skończyły studia i w sumie to muszą się gdzieś ulokować, więc w tych blokach się ulokują. No i spoko, o to chodzi. Żeby tu było takie mniej wykształcone społeczeństwo, tak samo tutaj, a tutaj bardziej z racji na to, że tutaj będzie się więcej działo. I tak, będzie na pewno sąd, będzie politechnika i tak dalej. Czyli no miasteczko typowa aglomeracja miejska, która jest nastawiona na rozwój intelektualny, aniżeli rozwój przemysłu. Tak to nazwę. Sporo się tego produkuje, tylko mogłoby więcej nawet, kurczę. Chociaż tu widzę, pociąg jedzie, a tutaj jeszcze się nie zapełniło nawet na jego pojemność. Dobra, spoko. Jakoś to tam sobie ogarniemy za chwileczkę. Dobra. Coś tutaj chciałem, coś tu miałem przekombinować, ale zapomniałem co. Mniejsza, jak mi się przypomni, to ogarnę najwyżej. Jak tutaj nikt nie przychodzi, więc wszyscy są już zadowoleni, mają możliwość iść tam, gdzie chcą, czyli mają pod nosem jej klinikę, mają kościół, mają to wszystko, więc nie ma problemu chyba. Znaczy, problem jest tylko taki, że tu im się pieniądze kończą, więc ten pociąg mógłby ruszyć dupę szybciej. Ajajaj. Tak, jak zwykle wydam wszystkie pieniądze i potem się martwię. Znaczy wiecie, teraz mogę wziąć kredyt, wtedy nie mogłem, nie? I już miałem takie długi, że nie szło z nich wyjść. No ale teraz już jest tak w miarę spoko. Znaczy, teoretycznie wiecie, a właśnie tutaj tą drogę, bo jakby strażaki czy coś. A właśnie, tu jeszcze nie ma straży. Więc jak się coś wyrąbie, no, będzie problem. Kurczę. Ja serio nie postawiłem tu straży? Ja nie postawiłem tu straży. O kurczę. Ale myślę, że jak strażaków postawię gdzieś tutaj, w tym miejscu, bo tak ci nie sięgają. Sięgają tam jakimś. Ła! Jak tu postawię, to nie powinno być problemu, a stąd potem przyjdą z tych bloków tutaj pracować. I elegancko. Więc dobra, remiza, nie ta podstawowa, ona ma tylko na 4 pojazdy, więc nie bardzo. A tutaj bym chciał jednak taką większą, nawet na te 8 pojazdów, czyli ta największa, bo tutaj pamiętajcie, że jest miasto, to nie jest wieś, to jest miasto. Więc tutaj nawet może być taka, nie wiem, nazwijmy to jednostka Państwowej Straży, aniżeli taki, wiecie, malutka straż sobie tam, on stoi sobie, prawda, nie? Taka ochotnicza czy coś. A tutaj jednak byśmy chcieli taką wielką straż postawić z racji na wielkość miasta, tak? Ewentualnie potem im jeszcze dołożymy jakąś jedną małą gdzieś tutaj, w jakiejś tam okolicy, nie wiem, dalszej, gdzieś tutaj. Nie wiem po co, ale niech se będzie. Ciekawe jestem, czy potem nam dosięgnie, znaczy nie, powinna dosięgnąć, więc w razie co, jak będzie się kopalnia palić czy coś, to no, będą dwie straże lecieć. Tak, mamy tylko na razie dwa wozy dostępne. Norma. Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, dobra, jestem z powrotem. Wybaczcie, jak zwykle musiałem na chwilę odejść. Dobra. Jakieś ostatnie sztuki jakiegoś tam statku, to jest w tym momencie nieistotne. Bardziej istotna jest ta lojalność wobec rządu dla mnie. Czyli tak, tutaj bym chciał postawić jakieś takie, wiecie, rzeczy z tym związane, żeby ta lojalność zaczęła się podnosić. Czyli najprostsze byłoby ten plan 6-letni postawić chyba. Bo tutaj widzę, że nie mam za bardzo nic jeszcze. To jest taki plakacik fajny, ale. Ale problem jest taki, że no, daje tylko 1%. Okej. Otwarta skrzynia. Co tu mamy jeszcze ciekawego?
Jakieś kioski. Monumenty małe, duże. Jakiś taki small monument. Tu mamy. Moglibyśmy go tu postawić. O, na przykład. Niech będzie tutaj. No kosztuje 10 tysięcy rubli? Czy was pogięło do reszty? Nie no, ich pogięło do reszty. Ile on kosztuje? A, no tyle stali, tyle betonu, to okej. No to się nie dziwię, że aż tyle kosztuje. Flaga nie kosztuje aż tyle. O, tu już nie zmieści, bo jest przedszkole. No okej. Że tak powiem, takich flag można nastawiać od cholerki, także koło sądu to bym nawet więcej ich postawił, tak? I tak, ze dwie w ten sposób, a nawet cyk i cyk, nie? No bo to jest, wiecie, sąd jednak instytucja publiczna i tak dalej. Koło policji na pewno jakąś tam jedną czy dwie postawimy sobie. Cyk, w ten sposób. No trochę tylko tam nie wskoczyła, no ale tam trudno. No i dobra. Myślę, że to akurat w tym miejscu gdzieś tu było, więc no mam nadzieję, że tak było. O, tutaj się już ogarnęło. Tu po jednym zgłoszonym naruszeniu prawa, które nie było rozpoznane. Przestępstwo. Tak, generalnie wcześniej miałem zarąbane posterunki, teraz mam zarąbany sąd. Wszystko jest w normie. Absolutnie. Kwestia jest tylko taka, bo tak, nie mamy przyrost ludzi, ale problem jest taki, że no, ten przyrost jest na tyle mały, że praktycznie nieodczuwalny dla nas. Się uczą ludzie, uczą się ludzie. Później będzie ich więcej, mam nadzieję, jak będą przyjeżdżać na studia i w ogóle. Więc okej. 87% zdrowia, 97% zadowolenia. Ej, powiem wam szczerze, że to jest naprawdę ładna wartość. Nie wiem, co to ta woda w tym miejscu. Wiecie co, ja mam taki pomysł. Na chwilę obecną usuniemy tą hydrofornię. Ja ją później postawię z powrotem, prawda? Jak już będę, że tak powiem, kanalizę stawiał. Albo bardziej zrobię inaczej, jeszcze inaczej. Postawiam od razu, tylko że zaplanuję jedynie i potem jak będę stawiał kanalizę, to już ona będzie po prostu zaplanowana. Czyli tak, hydrofornia. Aha, już nie można jej postawić, bo już stoi inna infrastruktura wcześniej. Pierwsza była. No chyba was pała boli. Aha, kabel później mógł przejść, a najpierw nie może. No właśnie, o to chodziło. Teraz wszystkie powiązane pojazdy, żubr z wodą jedzie. Nie powinno być problemu. Nie? Trzeba odbywać bez problemów. Niby się odbywa bez problemów, ale tu woda się skończyła. No i właśnie. Tak. No i w ogóle ograniczyli teraz już zużycie wody, jak tutaj jest tak. No okej. Okay. Spoko. Ponad 300 osób. Dobra. Jedź. Zobaczymy, czy oni zwiększą jego produkcję przez to. Myślę o tym, żeby ogarnąć jakoś dolary. Tylko, że dolary to będzie ciężki temat, bo dolary jedynie chyba co bym statkiem mógł załatwić w tym momencie.
Statku nie mamy. Na razie mieć nie będziemy. Nie planuję przynajmniej takiej możliwości. Ale jedna opcja, tak jak mówię, to są statki na dolary. Teraz jest problem taki, że fajny mam pojazd za dolary, właśnie do wody i do ścieków. Na ewentualności oczywiście. Ale no jest problem, dobra. Teraz tak. No kurwa, moment. Moment i jest. Dzienna produkcja, ponad 2,5 tysiąca ton rudy. Moment. No moment i jest. A woda wystarczyła. Widzieliście to? No czy wy to widzicie? No Boże, widzisz i nie grzmisz. Widzieliście? Nie było wody, woda jest nagle i nagle produkcja skoczyła, kurde, no z 10 razy przynajmniej. Więc w tym momencie to na dobrą sprawę, tak szczerze mówiąc, mogę wziąć kredyt, mogę sobie postawić, znaczy kupić więcej pociągów, właśnie o to chodziło. Czyli tak, bierzemy 2 miliony, kupujemy pociąg, elektrowóz, a ten ET27 niech będzie, tylko zmienimy mu barwy. No tak nie bardzo na jakie, no ale już te standardowe. Wagon towarowy. A niech będzie taki ciemny tym razem. Tak, generalnie to mi da tyle, że będę w stanie. Cyk. Start. Właśnie, propos tej linii. Kolej, towar, eksport, przecinek węgiel, ruble. Eksport węgla za ruble. Jak te wagony wyglądają? Takie nawet ładne są. Takie ciemne, nie? Ale ładne. Podobają mi się. Teoretycznie jeszcze jeden taki pociąg mogę postawić i myślę, że będzie on jak najbardziej na miejscu. Czyli elektrowóz ET21, wagon towarowy. Weźmy tak, zróbmy. Żebyśmy widzieli, żeby znowu nie kupować wagonów na zapas. 1920, one mają pojemności łącznej, więc ok. Cyk, cyk, cyk. I z racji, że ta tutaj jeździ tylko jedna linia w tym momencie, to nawet jeśli on mi stanie w tym miejscu, to ten wyjedzie bez problemu. Więc no, nie ma większego problemu, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. A no kurczę, widzicie, ile razy skoczyła produkcja, nie? No właśnie. Więc teraz sobie pomyślcie, co tu będzie, jak będzie full, 1500 ludzi. A podkreślę, że mamy takie możliwości. 25 ton rudy węgla, jeden konwejer przenosi. Teoretycznie w tym momencie widzę przesłanki, żeby stawiać drugi. Możemy postawić. Czyli rozwiniemy to miejsce. Nie taki. Może być ten. Jeszcze raz, czyli tak, tu po tej linii. Ej, no co jest? A, czy ta droga ci przeszkadza jednak? Dobra, to postawimy cię na wprost po prostu. Chyba, że zrobimy ten perpt i coś tam. Road. W tym układzie to musi tutaj wejść. No nie ma bata, że nie.
O, a jak go tak minimalnie przychylimy, to nawet wejdzie od razu do tego. No dobra. Zaruble, zaruble. To będzie drogie. O nie, nawet nie. Nie aż tak bardzo jak myślałem. Cyk. 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 No i patrzcie, wystarczyła woda, nie? Która to woda nie chciała z tamtego miejsca przyjść. No kurde mać, no. A jak dowieźli beczką, to bez problemu żadnego. No kurde, no. To jest po prostu niewiarygodne czasami, co tu się dzieje. Ej, no naprawdę, kurczę, wpadlibyście na to, żeby tutaj wodę dostarczyć beczką i że będzie po prostu większe wydobycie wtedy? Nagle? No, widzicie? W tym momencie tak, osoby będzie czekał tu. Ej, moment. Brakuje mi w takim razie jednego semafora po drodze. Tak, tu są wjazdówki, tu jest tak. Tu brakuje czajnówki po drodze. Czyli semafora, który będzie rozdzielał jakby pomiędzy te wszystkie, bo on tutaj teraz stanął, nie? Problem jest w tym, że jeżeli tu byłby nawet wolny tor, to on też mógłby tutaj stanąć ze względu na to, że kleiłby się maksymalnie do prawej strony. A tutaj na tą prawą stronę maksymalnie nie chcę iść, bo no po prostu nie. Dobra, czy jeszcze jakieś problemy zgłaszacie? Jakichś bezrobotnych? What the hell? Ej, tutaj można by więcej autobusów dać. Nie. Chodzi o to, że ten pociąg tutaj stanął, czyli on tutaj nie może być. Ta czajnówka to musi być tutaj jednak. Bo jak on stanie tutaj, ale nie ruszy się jeszcze, to będzie mógł tak stać i oni będą mogli jeździć. No właśnie. Tak, chwilowe bezrobocie ruszyło w górę z racji na to, że nie mogli przejechać. A, no, no wszystko wyjaśnię, no tak. Bo tutaj nawet nie przyjechali do pracy nowi. Więc wszystko się zgadza, że tak powiem. Dlaczego to tak zadziałało, a nie inaczej. Okej. O, nowy damper. Jest po prostu chyba szybszy, tak? Tak, o 5 na godzinę, ale pojemność ma tą samą, więc na razie zostaniemy przy tym, co mamy. Okej. Okay. Dobra. I powiem wam, że w takim układzie. O. No właśnie, skoro mam pieniądze, bo zapożyczyłem się, a właśnie po to się też zapożyczyłem, stawiamy do końca już te budynki tutaj. Z racji, że sąd, brak więzienia. No właśnie. Znaczy, więzienie jest, ale jakby nie ma strażników. Chyba to o to chodzi. Stawiamy tutaj te trzy pierwsze bloki. Aha, tak nie można. To stawiamy w ten sposób. Trzy pierwsze bloki. No, kosztują w ogóle. No, 25 tysięcy rubli, nie ma problemu. A, i tutaj miała być przychodnia jeszcze. Tu miała być przychodnia. I teraz już działa wszystko, więc jest ok. Więc pierwsi więźniowie trafiają do naszego więzienia. O tak, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Brak przedszkola. Nie no, przedszkole jest, także to się zaraz powinno ogarnąć. Bezproblemowo nawet, bym powiedział. No i mamy więzienie. A tak. I ktoś mi powiedział, że to 90 będzie już za duże. Ja wiem, że nie. O, czemu ci są ciemniejsi? Może jakaś taki błąd graficzny po prostu?
No ale teraz znamy ich, że tak powiem, współpracę z nami. Generalnie tak, jeżeli tylko zacznie działać UB, budynek bez zasilania, dlatego nie działacie, rozumiem. Nie ma zasilania? Wait. Tu macie ten. No tak, moje szczęście to jest głupie, nie? Paranoja. No ale okej, dobra. Postawimy jeszcze te trzy budynki. Ale oni chyba i tak nie wyjadą. No nie, wyjechali już jakieś trzy samochody. O, wyjeżdżają. Wyjeżdżają, tylko wolniej im to zajmuje. Dużo im to zajmuje. Żeby się ruszyć. Czego ci brakuje? Modlitwy, kościoła tutaj nie macie w okolicy. Dobra, właśnie, a propos tego kościoła, trzeba kościół postawić. Kościół. Znaczy, wiem, obyłoby się bez kościoła, ale jakby chcę je stawiać, bo chcę osiągnąć jak najwyższe możliwe zadowolenie, jakie się da. Dobra, na razie dwa wozy damy im. Załapią całość, a nawet jeszcze dojadą tutaj, tylko już nie dojadą tam, ale nawet tu dojadą, aczkolwiek nie dojadą tutaj do kopalni, więc no trudno. Kopalnia najwyżej będzie przez ten jeden obsługiwana i tyle. Że to tak nazwę. 95% zadowolenia. Nie, no, przedszkola wszystko macie. Strażacy też są, SB-ki też są. Po 50% mają nawet niektórzy. A właśnie, tutaj już zaczęli łapać ich. Tak, zaczęli dawać. Teraz tak, lojalność pracowników minimum 40%. W szkole tutaj tak samo, minimum 40%. 45 nawet może. No po 50 mają niektórzy. Ej, to nawet 50, 45 dajmy tutaj. A niech mają. Kwestia jest taka, żeby no po prostu ogarniali to, jak najbardziej się da. Ci to już w ogóle muszą mieć minimum 40, nawet bym powiedział, o tamto miał 70 nawet. Nawet bym powiedział 45. A także im wyższa lojalność wobec rządu, tym większy poziom bezpieczeństwa z tego co wiem w tym miejscu. Więc no tak troszkę wiecie o co chodzi, nie? Chodzi oczywiście o wpływ na lojalność potem tych naszych więźniów, a jeżeli mamy bardzo niską lojalność pracowników więzienia, to niestety, ale wpływ lojalności tutaj będzie znacznie mniejszy. Dobra, teraz tak, dom dziecka też stawiam od razu i chciałbym od razu tutaj też zmienić tą lojalność pracowników. W takim razie postawimy jeszcze tutaj ze dwa bloki. Trzech pasażerów. Wizyty u lekarza. A, tu macie, no macie jednego lekarza, więc nie rozumiem w czym problem. Dobra. Stawiamy to i będziemy kończyć. 7,5 tysiąca ludzi mamy w tym momencie. Spoko moim zdaniem. Zaraz jeszcze postawimy więźniarkę, która będzie wozić ludzi. Stąd do kopalni chyba. No, najbardziej optymalnie być do kopalni. Dobra, 100 tysięcy zostało, a pamiętajcie, że wziąłem dwie bańki, nie? 40% lojalności wobec rządu. Niby ta lojalność minus 0,63, ale generalnie no to powinno być więcej, jak tylko się to ogarnie. Teraz tak, dzieci pod opieką. Dzieci pod opieką będą później. Jak tylko zaczną na przykład, nie wiem, umierać ich rodzice. Postawiłem dom dziecka, bo jeżeli gra działa w ten sposób, że jeżeli umiera rodzic, a ma dziecko, jeszcze poniżej tam chyba 21 roku życia, czyli jeszcze, które nie może się wyprawić na swoje, to umiera dziecko razem z nim. Ale jeżeli mamy dom dziecka, to dziecko trafia do domu dziecka i potem może sobie gdzieś tam dalej trafić i tak dalej. I nie ma większego problemu. Tak więc, no, właśnie.
No a chodzi też mniej więcej o to, żeby tutaj jak najbardziej zapewnić im miejsca pracy dookoła, aniżeli ich wysyła gdzieś tam dalej. Znaczy wiadomo, jeżeli będę musiał, to wyślę ich gdzieś tam dalej. O, tutaj już się okazuje, że trzeba gdzieś dalej wysyłać, ale ja mogę zwiększyć tutaj jeszcze, więc tutaj zwiększymy i oni będą mogli tu przyjść do pracy. Widzę, że tutaj się wszystko ogarnia ładnie. Znaczy wiecie, jakieś tutaj widzę pojedyncze rzeczy będą jeszcze nieogarnięte. Jakieś tam pojedyncze jeszcze przedawnienia mi powskakują. Ale to już takie widzę, że naprawdę pojedyncze, bo reszta powinna się już z tych procesów, które tutaj są prowadzone, ogarnąć. Chyba, że tutaj jakimś cudem, nie wiem, się wezmą za to i priorytetowo to ogarną. Zanim tutaj wskoczy przedawnienie 100%, ale wątpię, że ogarną, raczej przedawni się sprawa. Tak samo w tym miejscu. Te mają szansę się pokończyć, znaczy na pewno się pokończą raczej. Tak, reszta już będzie ogarnięta, czyli kończymy już w tym momencie, jeżeli chodzi o... O co? O system... policjonictwa, sądownictwa i więziennictwa w naszej małej, ale zacnej republice. Wiecie co, ja nawet im skasuję to przepisanie, żeby się tym nie zajmowali, bo to jest bez sensu, skoro i tak mają to w ten sposób. No tu jest tylko kilku, ale dają radę, widzę. Że tak patrzę na tych, to oni mogliby się zająć czymś bardziej pożytecznym, bo... Do 10. Bo i tak nie macie żadnych spraw. Tutaj nie macie też spraw, więc też tak do 10 wam zmniejszę. 5, 10. Wy też macie 5, 10. Tutaj... No 3 na 6, no to już się bardziej nie da nic zmienić. Dlatego tak zostawimy. Sądownictwo na razie musi działać na pełnych obrotach, bo nie ma innej opcji. Ale widzę, że raczej się wszystko już ogarnie. Także elegancko. Bardzo mi się to podoba. Ten rozwój sytuacji. Teoretycznie jeszcze mogę z jeden blok postawić. Ło, ale tu zasuwają. Ej, kurczę, wiecie co? W takim razie znowu zrobimy 20% tutaj, a 80% tutaj, żeby tutaj więcej ludzi szło, bo widzę, że teraz się nie wyrabiają z przetwarzaniem tej rudy. A z załadunkiem to już w ogóle się widzę nie wyrabiają. Teoretycznie można jeszcze kilka pociągów puścić. O, widzę, że tutaj to można by w ogóle dobudować ten tor. Jeden, żeby tutaj dwa pociągi na raz mogły się zrzucać. O, właśnie. Dobra, ogarnął, że jest kolejny tor wbudowany. Spoko. I tak samo do załadunku jeden tor możemy dodać. Ale tu mówię, jeden. Jeden, żeby to tam, wiecie, nie robiło jakichś tam większych problemów. Tak, ten. W drugą stronę też trzeba go zbudować, czyli ten z takim czymś. O, cyk. I w tym momencie mamy po dwa tory. Ej, moment, tutaj nie mam... Nie mam semaforów tutaj. Jak to się wydarzyło? Nie mam pojęcia. No i dobra. Spoko. W takim razie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy mam nadzieję, to będziemy dalej ogarniać to, co się tutaj dzieje. Jak widać, cztery pociągi sobie w tym momencie będą krążyć i one będą dawać radę bez żadnego problemu, dlatego w tym momencie powinniśmy zacząć zarabiać konkretne pieniądze. Tym bardziej, że tam, no wiecie, poprawiłem to
Więc jeżeli teraz zarobię tak powiedzmy około miliona, to myślę, że możemy poprowadzić już tą drogę, która tu jest, bezpośrednio do tego składu i zacząć tutaj budować jakieś takie, no to miejsce trzeba będzie podrównać, to na pewno. I zaczniemy stawiać tutaj biura budowy gdzieś w tej okolicy. No, znaczy w tej okolicy. No, tak powiedziałem, że w tej okolicy, ale zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście. Ty chciałbyś jechać się uczyć? Kolego? Kolego, ale to nie ma możliwości. Nie, to nie, to tak. Tak to nie działa, nie. Tutaj raczej to nie. No właśnie, włączmy tutaj pasażerów uczniów, że mogli tutaj przyjść na przystanek. Bo widzę, że tutaj mam ustawione, że okej, mogą przychodzić, ale jeżeli nie mają potrzeby, to nie przychodzą. I to w sumie jest taka spora podpowiedź, bo jeżeli przyjdą, wystarczy na nich popatrzeć, czego im brakuje. I no widać, nie? Co jest 5. Dlatego myślę, że jest to spoko opcja. O, widzę, że profesorowie, nie profesorowie tu się raczej wprowadzają wszyscy. Dlatego spoko. No i okej, elegancko. W takim razie w tym momencie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy mam nadzieję będziemy się dalej rozwijać. A postawimy jeszcze jeden tor, żeby trzeci pociąg mógł tutaj wjechać również. Dobra. A teraz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim. Cześć!